nie musieliśmy czekać na rzuty karne. No w przebiegu gry chyba to zwycięstwo się należało. Mieliście więcej tych sytuacji, bardziej klarowne i graliście przede wszystkim lepiej krążkiem. Ja myślę, że tak, że troszkę możliwe, że byliśmy lepsi, no, ale to są play-offy. Tutaj się walczy do końca i... No i nie można wskazać zdecydowanego faworyta, mimo że ktoś ma więcej sytuacji czy mniej. Także no, cieszymy się z pierwszego wygranego meczu i ze stanu rywalizacji, że nie widzę. Najważniejsze jest zwycięstwo, myślę, że każdy zawodnik naszej drużyny dał z siebie 100% i to się złożyło na wygraną. To strzela bramki, tak naprawdę mało istotne, ważne, że wygrywamy wszyscy i nie lepiej wszyscy też przegrywamy. Dzisiaj świetnie bronił Rafał Radziszewski, długo nie mógł jeszcze nie mógł. A, bo strzelamy w brzuch, musimy troszkę cenniej strzelać, ale trzeba mu oddać to, że dzisiaj naprawdę zagrał dobry mecz i na pewno jest w nim strasznie przykro, że go przegrał. No tak to wygląda w playoffach po prostu, no dzisiaj zabrakło nam może odrobinki szczęścia, ta dogrywka no, była i w jedną i w drugą stronę, Stanok strzelił bramkę, ale się nie załamujemy. Jedziemy do Krakowa i mamy dwa następne mecze w Krakowie. Będziecie prowadzić w tych meczach 2-1 i przyjedzie tutaj prowadząc, czy ciężko tak prowokować? Ciężko tak powiedzieć, no. Jedziemy do Krakowa, no tam się zaczyna rywalizacja przy naszych kibicach, także no będziemy chcieli obrócić tą serię. Stanok w lidze wygrywał z nami gładko. Teraz po dogrywce wyrównany mecz. Jest duży atut, myślę, własnego lodowiska, gdzie u nas będzie komplet widzów. Na pewno jeszcze lepiej dopingujących swoją drużynę niż tu w Stanoku, więc to będzie naszym głównym atutem.